mistrzy, to w tym wypadku przypominam, że awansuje do półfinału zespół, który ma bramki 3-3. Jest wyżej od zespołu, który ma bramki 2-2, gdyż w pierwszej kolejności jest zespół, który zdobył większą ilość bramek. Nawet przy małej tabelce. Ale wszystko oczywiście zależy się od pojedynku pomiędzy drużynami KSP i Pola Kłodzic. Ten decyduje, jaki będzie układ tabeli w grupie. A jeżeli wszyscy zespoły miałyby jednakową ilość punktów, jednakowe bramki, wtedy wszyscy zespoły strzelają pomiędzy sobą rzuty karne. Ze względu na rozpiętość czasową w turnieju. Thank you.
Thank you.
amator Wolce będzie grała z osłabionym kobietą. Po zakończeniu tego spotkania powiedziałem, że w tym roku, w tym sportowym konflikcie,